René Goupil urodził się we Francji. O jego latach młodzieńczych wiemy bardzo mało. Wstąpił do jezuitów, ale musiał z zakonu wystąpić z powodu słabego zdrowia. Poświęcił się więc zawodowi lekarza-chirurga. Zawsze jednak pozostawał w przyjaźni z zakonem. Kiedy ten wysłał grupę misjonarzy do Kanady dla nawracania szczepu indiańskiego, Huronów, także René zgłosił się na ochotnika do pomocy. Razem z jezuitami płynął właśnie przez jeziora kanadyjskie, kiedy zostali wszyscy napadnięci przez pogański jeszcze szczep indiański, Irokezów, którzy prowadzili wówczas wojnę z Huronami. 3 sierpnia 1641 roku, jako sprzymierzeńców Huronów, wśród których mieli misję, zawlekli ich do swojej wsi i wymordowali. Renetowi pewien Irokez rozbił toporem głowę za to, że na czole jego dziecka uczynił znak krzyża. René poniósł w ten sposób śmierć za wiarę jako lekarz świecki i misjonarz w dniu 29 września 1642 roku. Aktu beatyfikacji męczenników kanadyjskich dokonał papież Pius XI w roku 1925. On również wyniósł ich do chwały świętych w roku 1931. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty René aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.